Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No, panie Jareczku, powiem panu, piąteczek przyszedł, piątunio. Bonjour, bonjour. Bonjour, może być pomidorowa. Jour olympique. Jour niekoniecznie. W piątek w ogóle to jour to nie wchodzi za bardzo niektórym. Zastanowił się teraz, dlaczego. Tak, zastanawiam się, co ja tu robię. 65 529 55 29. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj 26 lipca. Wszystkim Aniom i Haniom najlepsze życzenia składam, zwłaszcza moim znajomym Aniom i Haniom. I Graszkom i Mirkom. Też, ale no dzisiaj Anny, więc przede wszystkim dla nich serdeczne życzenia. Mam nadzieję, że będziecie panie miały dobry dzień. Dobry dzień. Że was wszyscy będą dzisiaj otaczać. Hołubić. Najcieplejszymi słowy. Uczuciami. I mamy telefon. Mamy. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy. Witam, panie Jarku, dzwonię z Jarocina. Istnieje problem Jarociny, ulica Kościuszki. Skrzyżowanie z Aleją Niepodległości. Jest jazda na wprost, jest skręt w prawo. Ludzie nagminnie łamią przepisy i skręcają w lewo, powodując kolizję, powiedzmy, jak przejście na pieszych, ten to nawet się nie zatrzyma, tylko jedzie dalej. Ale problem jest jakiś ze skrzyżowaniem? Znaczy, informuję od Kościuszki jadących, że jest jazda na wprost i w prawo, a wiara skręca jeszcze w lewo. Czyli kierowcy po prostu nie stosują się do znaku. Nie stosują się do znaku, tak. Komenda Powiatowa Policji w Jarocinie, najniższe ukłony dla panów, państwa funkcjonariuszy. No weźcie tam może raz, drugi, tak przypomnijcie się tym kierowcom, to potem już będą pamiętać. Pokażcie się chociaż. Nie, ja myślę, że tak jak się tak pokażecie się i pokażecie palcem, że nie wolno w lewo, tylko trzeba na wprost, tak jak mówi pan kierowca, i w prawo. Tym razem nie w lewo. No, widzicie. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie, Jarocin. 65 529 55 29. Wszystkie nasze okolice pozdrawiamy gorąco i zachęcamy do tego, żebyście wybierali właśnie ten numer, bo Jarek Adamek jest tylko dzisiaj jeszcze do waszej dyspozycji, potem dopiero w poniedziałek. Jutro niestety tematu nie będzie, w niedzielę tym bardziej. No, szok i niedowierzanie, że tak akurat będzie. No, jakoś tak sobie załatwiłeś to, że... No, i to będzie zresztą poniedziałek, co się zacznie mój ostatni tydzień przed urlopem, więc tak optymistycznie podchodzimy do przyszłego tygodnia, bo to zawsze jest bardzo miły taki tydzień ostatni przed urlopem. Dzień dobry, dzień dobry, mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Wolsztyna, mamy taką przepiękną drogę 32 krajową. Wyjeżdżając z Wolsztyna w kierunku Poznania, tam jest taka krzyżówka. I na tych światłach, te światła praktycznie nigdy nie działają. Może w jeden dzień, miesiąc nie działają. Przepiękne rondo by tam było, ale nikt nie zdecydował się tego zrobić. No, no rondo to wie pan, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to ono tak nie rzuca tymi rondami na prawo i lewo. No więc właśnie, ale by było na pewno dużo lepsze, przepływniejsze i póki ta krzyżówka nieradna. Póki co zgłosimy prośbę o solidną naprawę tej sygnalizacji świetlnej. Natomiast czy będą przerabiać to skrzyżowanie na rondo, powiem szczerze, że u nich to te młyny bardzo wolno pracują, także okej. No więc właśnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A że przepiękny Wolsztyn jest, to prawda. Ale pan już zgłosił dzisiaj, za jakieś 20-30 lat spokojnie będzie się można bawić na rondzie. Za 20-30 lat to może nawet będzie ekspresowa droga 32. I rondo będzie miało 6 pasów. I rondo będzie tak skanalizowane, jak to się nazywa ładnie. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja sprawię chodnika w Hersztupowie. Jest tak zarośnięte, że nie idzie w ogóle przejść. Służby drogowe jadą, nikt nie widzi tego. Chodnik w Hersztupowie i to też jest droga krajowa.
Okej. Okay. Dziękuję, do widzenia. Czyli generalna również oddział w Poznaniu. No, a niedawno się dowiedzieliśmy, że w Garzynie będzie przebudowywana Krajowa 12 i to ma być w ciągu najbliższego pół roku. Artykuł jest w portalu LKPL, także w Garzynie będzie się działo i oczywiście utrudnienia pewnie na 12 będą w tym miejscu. Mamy kolejny telefon. Dzień witamy. Dobry. Witamy, dzień dobry. Halo. Halo. No, proszę ściszyć radio. Już ciszę. Doskonale. Panie Jarku, ja bym chciał tak, żeby jak to się mówi, samochody ze Sielca jedzie, nie boży stoją tak samochody albo w Sielcu na chodniku. I nie idzie przejechać, jak niepełnosprawny człowiek jest, nie może przejechać, bo na chodniku niepełnosprawny, jak ma tą legitymację, to wszystko, może na chodniku jechać. A to jest pozostawiane chodniki samochodami. Czy mogą stanąć na chodniku, na pojezdni. Jest bezpieczniej, bo nawet samochody się zatrzymują i nie jeździą, tak można powiedzieć, jak dzicy. W Siedlcu, okej. Okay. W Siedlcu, ale w nieboży popostawiane są na chodnikach. Niepełnosprawny człowiek jedzie tym rowerkiem, na przykład tam czy kołowym, czy jeszcze niższym, co jedzie. I nie może przejechać, musi wyjechać na tą jezdnię, a samochód co stoi. No chyba jest ta zasada 1,5 metra, nie? Chodnika musi być wolne zostawione. Chyba się to nie zmieniło, tak, nie? A to nie jest, bo jest wjechane osko płota. Czyli to jest Siedlec w powiecie wolsztyńskim, nie tak? Wolsztyńskim, dobra, tak. Ale nie bo za tym bardziej postawiamy te samochody, że nie idzie przyjechać. Dobra, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiamy dobrze. Policjantów z Wolsztyna. Weźcie tam, zajedźcie, zobaczcie, bo faktycznie no, pieszy to sobie tam się zwęzi, ale... No się zwęzi, no że się śmiejesz. A na rowerku trzykołowym się nie zwęzi. Gdybyśmy tak z Jarkiem jechali, to byśmy się za bardzo nie zwęzili, ale normalni piesi mogliby. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię w takiej sprawie, z góry tu chodzi mi. Mieszkańcy są oburzeni, bo przed naszym blokiem, naprzeciwko kościoła świętej Faustyny, stawiają garaże nam. Tyle u górów stoi, to ludzie nawet nie informowali mieszkańców, ani nikogo więcej. Ja bym chciała, żeby pan Filip zainteresował się, kto to wydał takie zezwolenie. Jaka to jest ulica? To jest Piastów. Osiedl Piastów. To jest Piastów, to jest naprzeciwko kościoła świętej Faustyny, pan ten będzie wiedział. On na pewno będzie wiedział, bo topografię góry zna doskonale, mi to troszkę mniej mówi, dlatego... No bo on chyba z góry pochodzi chyba, nie? Nie pochodzi, ale zna doskonale i lubi, także... No, mówię, widać, jak ludzie chodzą, patrzą się i dziwią, kto to wydał takie zezwolenie. Na budowę garaży, jak rozumiem, tu... No przed samym blokiem. Mhm, dobra, no spróbujemy się wywiedzieć, Filip, może w sędzie gminy. A druga sprawa to w zeszłym tygodniu pani dzwoniła na policję górowską i właśnie oni tak robią, że ja mówię im samochody pod tyłka pozabierać i pieszo ich puścić. I nie wolno dzieciom jeździć we dwóch na hulajnogach elektrycznych. Mhm. Jechała policja, jechały dzieci na hulajnodze elektrycznej, nie zatrzymali się nawet ani trochę. Mhm. Nie zwrócili uwagi. Okej, okay. Dobrze. To taki No i jeszcze jedna sprawa, którą pani poruszyła przed chwilą, że chodnik zarośnięty trawą. U nas też tutaj od przedszkola do strony osiedla Kazimierza przy ulicy tu Piastów też chodnik zarośnięty, tylko będzie kosiarką trzeba będzie kosić. Mhm, dobra, zanotowane, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pozdrawiam serdecznie, górę. To taki mięciutki mógłby być ten chodnik, jak już tak trawą zarósł. Można by bosą stopą chodzić nawet. Okej, okay. On chyba tak zarasta bardziej z boku, więc tej miękkości tam pewnie raczej nie będzie. Witamy kolejną osobę, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mm. Ja z taką sugestią, z Wolsztyna dzwonię, w kierunku na Zieloną Górę, ale jadąc przez Nowy Most z Bojadła, to jest za Bojadłami. Tam by się przydało w Konotopie drogowskaz Zielona Góra. Jadąc od Wolsztyna by była ta informacja i jadąc od
Sławy też, bo jednak przyjezdni ludzie nie wiedzą, że można z tego miejsca dojechać do Zielonej Góry. Aha, drogowskaz, w którym miejscu, tak, w jakiej miejscowości? To w Konotopie. Konotop. Tak, bo ta informacja dopiero się pojawia w Bojadłach na temat tego, że można do Zielonej Góry dojechać. No powiem, może troszeczkę panu, wcześniej. Tak, powiem panu, że oznakowania naszych dróg, one są w ogóle według jakichś dziwnych zasad. One być może są logiczne dla drogowców, a dla kierowców niekoniecznie. Ja przypominam, że jak jedziemy krajową 12 przez Leszno na zachód, to nas kieruje cały czas na Żary. I nikt nie jedzie do Żar, chyba. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedykolwiek był w jakimś celu w Żarach. Natomiast jedzie się do iluś innych miast, których nie wymienia się na drogowskazie. Tak. Dobra, Konotop zanotowałem, tak, o jaką miejscowość chodzi. I to jest droga krajowa, tak? Tak. Okej, okay, czyli też generalna dyrekcja. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam, miłego. Wszystkiego dobrego. Dnia. Pan wymienił taką piękną nazwę miejscowości, która mi się zawsze kojarzy z takim powiedzeniem. Jest szczęśliwa, dlaczego? Bo jadła. A, myślałem, że jest szczęśliwa, dlaczego? Konotop. Najlepszy kawał dzisiaj na antenie powiedział Jarek Adamek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. 65 529 5529. Jeszcze mamy 4 minuty do przerwy, a potem będzie jeszcze kilkanaście minut drugiej części naszej audycji, ale nie zwlekajcie, dzwońcie, bo jak widzicie, przy piątku ludzie całą masę spraw mają, które chcą tutaj omówić. I okręg wolsztyński, że tak powiem, dzisiaj nam się pięknie tutaj uruchomił. Tak aż mnie inspiruje, co by tam sobie właśnie... Ruszyć rowerem, a masz taki świeżutki, fajny, pachnący jeszcze. Jeszcze pachnący, tak. I się jeździ. I powiem szczerze, że wczoraj się fantastycznie jechało. Ale OPR dostałeś, że nie zajechałeś do jednej miejscowości. Do jednej osoby. No właśnie. Tak, ale ta osoba tak, ona po fakcie mnie opieprza, a wcześniej trzeba było zostawić wizytówkę, żebym wiedział, dokąd mam zajechać. No, ale jak się jedzie we wiem, to się nie dzwoni, kochana. Bo średnia spada. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzisiaj piątek, więc tematy powinny być lekkie, łatwe i przyjemne. To może ja taki przyjemny, bo mówimy o miejscowościach, o tych ładnych nazwach, Konotop przed dużą padła, ale myślę, że najpiękniejsze dwie nazwy są w regionie Gostynia, w pobliżu Gostynia. Jak się z Gostynia jedzie drogą wojewódzką w kierunku tutaj na Lubin, Kościan, to jest taki piękny drogowskaz w prawo, Dalabuszki i Tworzywilki. Bo tak jest. Że jak tam przyjeżdżam i czytam Dalabuszki i Tworzywilki, to mi się cały czas buzia uśmiecha i cały czas sobie jadę i mówię, Tworzywilki, Dalabuszki, najpiękniejsze dwie miejscowości, jeśli chodzi o nazwę w naszym regionie. Tak. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Dziękuję, bardzo miłego dnia. Tak, Dalabuszki i Tworzywilki w Gostyńskim i w Jawickim Kubeczki Niedźwiadki. Świetnie, a ja bym jeszcze pojechał z Gostynia dalej w kierunku Jarocina i tam w lewą stronę jest Panienka. Gdzie jesteś? Panience. Jeden woli w Niedźwiadkach, a drugi, proszę bardzo. Jeśli macie jakieś inne nazwy fajne, takie tutaj z okolic, na przykład naszego komina, że tak powiem, to proszę bardzo. Zapraszamy. Ale ja mam nadzieję, że czasem państwo tak robią, że skręcają i specjalnie jadą zobaczyć tą miejscowość. Ja tak miałem kiedyś, była taka miejscowość Kaczagórka jest i specjalnie z moim tatą, świętej pamięci, jako dzieciak, pojechaliśmy zobaczyć Kaczą Górkę, bo mówię, taka fajna nazwa, jedziemy. I górka była? Urocza wioseczka. Mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Halo. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, bo słabo pana słyszę. Proszę pana, ja bym chciała się dowiedzieć, co zrobiła Radio Elka w sprawie tego telefonu. To był kryminalny telefon, nawoływanie do nienawiści i do morderstwa. Chciałabym wiedzieć, żeby Radio Elka się wypowiedziała. Co z tym telefonem zrobiono? A kiedy był ten telefon, proszę pani? W tym tygodniu. Ale kto nawoływał? Wtorek, poniedziałek albo wtorek. Ktoś nawoływał? Tak, zadzwonił pan i obelżywymi słowami obraził naszego premiera i groził śmiercią. To są sprawy karalne. Chciałabym bardzo wiedzieć, jak zajmujecie się pierdołami, jakimiś trawami, gałęziami, to zajmijcie się tym poważnym problemem. Mm-hmm.
Okej, przyjmujemy do wiadomości pani uwagę. Dziękujemy bardzo. I mamy... Ja myślę, że takimi sprawami to się raczej policja, prokuratura zajmują. Ja myślę, że tam kogoś emocje poniosły i na pewno został upomniany, no ale pani uważa, że trawami nie mamy się zajmować. Trudno. No ale to są też problemy jakieś. Mamy telefon ostatni przed przerwą. Dzień dobry. No, dzień dobry. Ja chciałem bardzo podziękować redakcji i panu Jarkowi za interwencję, że ten śmierdzący kubeł z placu Mecyga zginął. No nie wiem, czy te czynniki nasze miastowe spowodowały, Ja myślę, że czynniki miastowe, bo rzeczywiście ludzie słuchają w różnych rodzaju instytucjach, urzędach. No, to co? Podziękujemy im pięknie. Cieszę się, że to nasze Elka odnosi jakiś sukces. Chciałbym zaapelować do rajców miasta, żeby trochę sypnęli grosza na rozbudowę tego waszego ośrodka na Różniku, tego Sienkiewicza i 17 stycznia, żebyście mieli tam jakąś siedzibę taką, powiedzmy, z prawdziwego zdarzenia, bo jesteście jednak na fali i dobrze by było, żeby ta nasza redakcja Radia Elki miała jakieś komfortowe warunki. Serdecznie dziękuję panu, za interwencję. Dziękuję panu bardzo za miłe słowa. Ale pan chyba nawet nie wie, że my się rozbudowujemy. Rozbudowujemy i to bynajmniej nikt nam tu groszem nie sypnął, tylko sami musieliśmy na to zarobić. Cieszymy się, że oczywiście, że dzięki naszym szanownym reklamodawcom możemy zarabiać i pozdrawiamy ich przy okazji. A propos reklamodawców, to sobie teraz posłuchajcie. Ale właśnie jeszcze miałem pytanie, czy w sprawie tego kosza coś puszczamy, czy... A, dobra, piątek jest, puszczamy. Proszę cię bardzo. Bierzemy jakiś telefon, to Filip z Konotopu do nas dotarł. Skąd Topu? Dzień dobry. Filip Wybieralski. A propos garaży przy ulicy Piastów w Górze, już tak mniej więcej się dowiedziałem, o co w tej sprawie chodzi. Te działki, które są tam i gdzie te garaże powstają, one były sprzedane, gmina je sprzedawała w 2020 roku. Odbyły się dwa przetargi. Przetargi otwarte, więc każdy mieszkaniec mógł brać w tym udział. I zastrzeżenie notarialne gminy jest takie, że sprzedaje te działki typowo pod budowę garaży, czyli na tych działkach nie może powstać nic innego jak właśnie garaże. I z tego, co się dowiedziałem, 8 takich garaży powstaje. Musiało być wydane pozwolenie na budowę, które wydało Starostwo Powiatowe w Górze. No i to tyle, co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o rzeczy formalne. I te działki buduje jakaś określona firma, czy pojedyncze osoby? Pojedyncze osoby, to są, to są osoby, które wygrały przetarg i które czyli teraz prawdopodobnie budują. Panie słuchaczki, sąsiedzi sobie garaże budują. Możliwe. To jeszcze masz tam zarośnięty chodnik. A, to zarośniętego chodnika. Taki szybki to nie jestem jeszcze. No to weź kosę i leć, a my teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Jarku. Dzień dobry. Przed przerwą jedna pani rozmawiała w sprawie okrutnego hejtu w stosunku do premiera. Ja natomiast rozmawiałem z panem również który jest w Głanicach, umieszczona tablicy okropny wpis jakiegoś wandala odnośnie premiera i to kilkakrotnie nie wiem, czy pan rozmawiał, bo ja pana prosiłem po prostu, żeby pan ale my możemy tylko przekazać prośbę. Nie robi porządku. Dobrze, rozumiem. Dziękuję bardzo. Pan nie lubił chyba trochę Wójta też, tak mi się zdaje. 65 529 5529. Okropne wpisy na ścianach to niestety jest plaga w całym kraju i chyba nie tylko w naszym kraju. No cóż, ludzie tak mają takie potrzeby, takie potrzeby pokazywania swojego wnętrza. Czegoś im brakuje w ich fantastycznej strukturze psychicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Halo. No słucham pana. Słowo pana słychać. No co zrobić? My za to pana słyszymy świetnie, słuchamy. Ja w sprawie, co to pani dzwoniła w sprawie tego naszego
kochanego premiera. I ona sobie przypomni, co premier powiedział wobec prezydenta, że ma linkę uszykowaną, że go powiesi na Nie było takiego czegoś, że ma linkę uszykowaną. Ludzie nie... Przepraszam, nie opowiadajcie w telewizji. Ja wiem, co mówił, i on cytował wiersz Czesława Miłosza. Nie, on nie cytował Miłosza, niech pan nie broni tego premiera. No ja nie bronię tego ani tamtego, tylko ludzie. Napis, a niech pan pomyśli sobie i przypomni, jeśli rządził Tusk, jak zabrał ofę ludziom 220 miliardów złotych, co zrobili z tym? Podzielili się, bo nic nie zrobili, żadnej... Dobrze, PiS miał 8 lat, żeby to rozliczyć i niestety nie rozliczył, tak? No, więc słuchajcie, uważajcie, ważcie na słowa, tak? Gdzieś ktoś coś komuś, a potem my na antenie musimy słuchać takich rzeczy. Dobrze, następny telefon. Dziękuję ci za to, że zawsze jesteś obok. Dziękuję. Dziękuję, jestem obok. Jestem obok, tak, jestem na piękne. Dobre i na złe i na wasze lepsze i gorsze telefony, w sensie, jak mówię, ludzie, naprawdę wyluzujcie teraz tą polityką. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Ja tutaj taką sprawę nietypową. Wie pan, gdzie jest ulica Jagieły w Leśnie? Jagieły. Osiedlu Gronowo. A, Gronowo, dobra. No i tam jest taka posesja Jagieły 25, skrzyżowanie z Zawiszy Czarnego. No po prostu ktoś kiedyś pięknie myślał, żeby mieć zieleń na ogrodzie. Są posadzone drzewa, a tam przechodzi też napowietrzna linia energetyczna. Te drzewa przerosły już kompletnie, słup tam gdzieś jest około 10 metrów, one chyba są powyżej 5 metrów jeszcze do góry. Jest to zagrożenie, bo jak tam pada deszcz, jest mokro, to tam się iskrzy, te gałęzie normalnie robią zwarki. Oprócz tego na tym słupie, gdzie jest lampa, która od dłuższego czasu już tam gdzieś świeci, jest oberwany bezpiecznik, ta obudowa porcelanowa, która fruwa sobie na tej lince tam, ale na tej cieniutkim takim druciku, także to jest zagrożenie. Gdyby się oberwało, spadnie komuś na głowę, może to ważyć gdzieś około 0,5 kg. No ale wysokość razy przyciąganie ziemskie to jest... No 12 tak. kilogramów się zrobi. Ale tak teraz myślę, kto powinien o to teraz zadbać? Czy właściciel posesji, czy firma energetyczna? No, jeśli chodzi o ten bezpiecznik, o tą sprawę energetyczną, na pewno firma energetyczna. A posesja należy do kogoś, tam są w zasadzie, przewijają się ludzie, najemcy, jak to się mówi, to jest taki ala pod wynajem, jak to się budynek ktoś kupi, także właściciel tam, nie wiadomo, kto jest właścicielem w tej chwili. Dlatego może faktycznie Enea najprawdopodobniej powinna się tym zainteresować. Jagieły 25, róg Zawiszy Czarnego. Tak jest. To miejsce. Na powietrzną linię. Tam jest ten bezpiecznik. Jest to zarośnięte bardzo prosto to zlokalizować. Może szanowna Enea, teraz się zarząd zmienił w Enei, może nowy zarząd na dzień dobry coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo. Oczywiście. Ja również miłego dziękuję bardzo. Dnia, pięć miłego minut, dnia. Pięć Zajem minut mnie. Do końca dzisiejszej audycji. Filip Wybieralski jeszcze raz. A w sprawie chodnika, bo już się też zdążyłem dowiedzieć, a propos tego chodnika w Górze, on będzie remontowany. To jest chodnik, który przebiega przy drodze wojewódzkiej i gmina wspólnie z DSDiK, czyli Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei, podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, co już jest dobrym znakiem, jeżeli chodzi o inwestycje. No nie śmiej się, Jarek. Będzie remontowany za 5 lat, a zarośla znaczy, jak będzie rozumiem. Już jest w planach remont tego chodnika, zarośla, no. Podejrzewam, że nie inwestuje się ze względu na to. Niemniej tutaj utrzymanie chyba jest po stronie Wrocławia, ze względu na to, że to przebiega przy drodze wojewódzkiej, ale musiałbym się jeszcze upewnić. Mądry owce kupić i wypuścić. Więc, słuchajcie, pozytywne informacje. Nie wykoszą, bo będzie za 5 lat. Nowy chodnik. Tylko nie wykoszą, bo za 5 lat będą go naprawiać. Dobra, świetne, naprawdę. Ale odpowiedział. Ale odpowiedział, no. No ja chwalę kolegę, natomiast... Czuję się pochwalony. Wytłumaczenie jest niesamowite. Nie będziemy kosić, bo za 5 lat to będziemy remontować. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. A, dzień dobry. Serdecznie. Ja to z takim zapytaniem dzwonię. Jaki był zamysł redakcji, tworząc program Sprawa dla Reportera? Żebyście sobie mogli zadzwonić.
Ale chyba nie w sprawach politycznych, panie. No Jacku, ale nie? Ja mówię, zawsze jest ten problem, że ludzie dzwonią w sprawach, których chcą. I co my mamy ich tutaj odpytywać przed wejściem na antenę, w jakiej sprawie, to już musielibyśmy... A pan, przepraszam, w jakiej sprawie dzwonił? Z tym pytaniem. Ja właśnie tylko po to, żeby się dowiedzieć, jaki był zamysł, no bo to... dla mnie sprawa dla reportera to takie właśnie są sprawy. Ale... dziury, lampy, ja... trawy, drzewa. Ale pamięta pan te czasy, jak wybuchła pandemia, to ja tutaj byłem psychologiem w ogóle i terapeutą. I wróżką jeszcze przy okazji. I wróżką. Także to mówię, no po prostu biorę to wszystko na klatę. Czasami trochę trudniej to znosić i czasami leciutko mi się tam gdzieniegdzie coś odbija na żołądku, ale no co mam zrobić? No, ludzie dzwonią w sprawach, jakich chcą. Ja tylko zawsze bardzo mocno zwracam uwagę, żeby uważali na słowa i naprawdę uważali, żeby nikogo tam nie obrazić. A może podsunąć taki pomysł i stworzyć następny program, jakiś kwadrans polityczny. A to będą dzwonić w sprawie dziur, tak, że wie pan. Ja bym poprosił, żeby ludzie tak głosówki nagrywali, my wtedy sobie odsłuchamy i nie. Dobrze, na żywo, po prostu audycja na żywo, która ma swoje takie, taką specyfikę, że nigdy nie wiem, co mi się trafi. Temat dla reportera jest jak pudełko czekoladek, jak to mówili w Forrest Gumpie, że nigdy nie wiemy, na co trafimy. Ale bardzo panu dziękuję za życzliwość. Tak, tak to właśnie wygląda. Życzę miłego weekendu, a chciałbym się jeszcze pochwalić tylko na sam koniec i podnieść wam kubki smakowe. Dzisiaj na obiad mam kurki. Smacznego. Ale takie w śmietanie? Te w śmietanie właśnie z rejonu w Grzesie. Poniżej pasa. Już mi pan tutaj zrobił. No. Muszę teraz sobie... jeszcze raz miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Tak, właśnie muszę sobie teraz tamponadę kubków z tych ślijanek. Przełknij. Tak, dobrze. Jak nie dobrze. Te kurki, to na niedzielę ewentualnie kurka w rosole może dwie być minuty do końca dzisiejszego wydania. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tych garaży, co pan... Tak, jestem, no. Raz, że żadnych lokatorów nikt nie informował o tym, że będą garaże stawiane. A po drugie, żaden z mieszkańców tutaj nie będzie miał tych garaży. Bo kiedy tu mieszkała u nas pani, która miała wózek elektryczny, nie mogła chodzić, musiała każdego prosić, żeby gdzieś wnosił ich do korytarza. Chciała, żeby sobie garaż postawić, bo na tyle ją było stać, to nie dali zezwolenia. Ale obok do tamtych garaży, co mamy, dobudował sobie pan, który miał wtyki w gminie. No, słyszała pani, po prostu był przetarg i kupował, kto chciał. No, ale mieszkańców nikt nie informował. Znaczy, jeżeli chodzi o przetargi, no to one na tablicach gminnych na pewno było obwieszczenie wskazane i tutaj w gazecie, jeżeli chodzi o przetarg, też musiała taka informacja być. Nikt bezpośrednio, bo ja rozumiem, że pani... Nie chodzi codziennie, no, nie? Oczywiście, ale pani mieszka bezpośrednio jakby przy garażach, tak? Tak. No, jedynie żal taki, ale no niestety nie działa to tak w polskim prawie, że... pod oknami garaże wstawić, no to wie pan co, to jest naprawdę. No cóż, uloki mieszkania w mieście. No i to jeszcze to są 3 już postawione, niewykończone. 8 będzie chyba docelowo, no. A jeszcze obok będą stawiane następne 3. Tak, zgadza się. I żaden z mieszkańców tutaj nie ma, wszyscy zdziwieni. No cóż. No. Pewnie mówię, właśnie... Ktoś na tym kasę robi. No, w sensie gmina sprzedając ziemię na pewno. No, ale mówię, przecież jest tyle ugorów tu za kościołem świętej Faustyny, przecież tam tyle ugoru jest. Ja nigdzie żeśmy się nie spotkali, żeby gdzieś pod samym blokiem komuś garaże stawiać. Okej. Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy serdecznie. To był komentarz do poprzedniego telefonu dotyczącego góry, a my już dzisiaj kończymy. W związku z tym życzymy państwu bardzo miłego dnia i do usłyszenia w poniedziałek o 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.